Dzisiejszy taniec był chyba najlepszym tańcem z waszych tańców. Kamila, zatańczyłaś przepięknie. No i taka decyzja, taki werdykt. Jak wy się z tym czujecie? Zawsze ktoś musi odpaść. Ja uważam, że zatańczyłam bardzo dobrze. Zgadzam dzięki się z tym. Robertowi. Podpisuję się pod tym. Czułam się świetnie, no a to wiesz, nas tylko 12 osób, 12 par tak naprawdę i co odcinek ktoś musi odpaść i nie do końca wybory są czasami racjonalne, w sensie, że po prostu, że nie zawsze zrozumiemy ten wybór. Ale ty powiedziałaś dzisiaj, jak się żegnałaś, że od pierwszego odcinka miałaś przygotowaną mowę pożegnalną. To znaczy, że nie wierzyłaś w siebie? Nie, to, może ja to odpowiem na to pytanie, dobrze? Większość osób, patrząc na Kamilę, taka wysoka, chuda, nie da sobie rady, nie ogarnie tego, nie pozbiera nóg, rąk, a jednak jak widać na załączonym obrazku, naprawdę robi to dobrze. Mega zawodnik, muszę powiedzieć i przyznać to szczerze, mega zawodnik i jestem mega wdzięczny produkcji, naprawdę, że miałem przyjemność współpracować i pracować, ale na pewno jeszcze spotkamy się, jeszcze w finale, tak, tak, z tak fantastyczną osobą, kobietą, bo naprawdę to jest dusza.